Na początku to była gromadka czterech osób, czyli tak nazwaliśmy się Komitet Alejkowy. Zaczęło się od obrony alejek. Po prostu no, jedna z wielu decyzji prezydenta, nie konsultowana z mieszkańcami, też taka z zaskoczenia, przypadkiem odkryta, czyli decyzja o tym, korzystamy ze schetynówek, żeby z nich korzystać, trzeba poszerzyć drogi, czyli pójdzie pod topór ileś tam alejek ze stuletniej Alejki Lipowej. No i nie, tak się nie robi. Zebraliśmy 2,5 tysiąca podpisów, poszliśmy właśnie jako Komitet Alejkowy na Radę Miasta. Tam jeszcze porozmawialiśmy o innych rzeczach, które są w mieście i stwierdziliśmy, oj, trzeba iść dalej, bo tutaj się rozbijamy o bardzo wiele niezrozumienia i innych koncepcji, innych pomysłów na świat, miasto, ludzi, współpracę mieszkańców, konsultacje społeczne, demokrację i społeczeństwo obywatelskie i trzeba to zmienić. Stawialiśmy na to, żeby ludzi edukować, zmienić świadomość w ludziach, czyli u nas oddychało się takim powietrzem, w którym była zapisana taka rzeczywistość, miasto należy do prezydenta, ty jesteś tylko takim, możesz używać tego miasta, ale na pewnych warunkach, które określa kto inny, ciesz się, że tu jesteś, bo może być gorzej. Kto inny decyduje, miasto nie jest nasze, miasto nie należy do mieszkańców, miasto należy do prezydenta. I zaczęliśmy o tym rozmawiać, głośno mówić, używać innego języka, wprowadzać nową narrację. Mieszkaniec nie może się bać urzędnika. U nas coś takiego było, że się idzie do urzędu, to jest jak petent. Nie, to są nasi pracownicy. Jakby przywracaliśmy mieszkańcom trochę miasto w takiej mentalnej najpierw przestrzeni. Potem w fizycznej zaczęliśmy ingerować w miasto, porządkować skwery, sadzić coś. Jesteśmy świeżo po wyborach, więc to jest też taka sytuacja, którą my musimy rozpoznać i jakoś w niej sobie sami odpowiedzieć, co jest, nie że zabronione prawem, ale co jest etyczne, co jest moralne, a co może być na granicy, więc lepiej od tego odchodzić, czyli znaczy nie wchodzić w ten obszar. Ja pozostaję po stronie tej społecznej. Czyli działam dalej z ekipą ludzi, którzy nie kandydowali albo nie weszli do rady. Robimy dalej akcje. To, co wcześniej LDM, Ruch Miejski. Radni zajmują się radą, a prezydent zajmuje się tym, co w obowiązkach wynikających z ustawy o samorządzie. Natomiast jak bardzo my możemy się przenikać, jak bardzo musimy... Oczywiście komunikacja będzie, tylko też to są takie sfery, które musimy rozpoznać. Na ile będzie jawne, przejrzyste, uczciwe i dobre, na ile ta komunikacja, jak ona miałaby wyglądać. Rozmawiając o dostępnej informacji publicznej, też to nie chodzi tylko o to, jak uzyskać informację publiczną, to się też poszerza, jakby zmienia się coś tam w układzie, w głowie, inaczej się patrzy na świat, bo to nie chodzi tylko o informację, ale w ogóle tak, że my mamy prawo do tego, bo co? Bo po prostu mamy. I to już otwiera horyzont na coś innego, więc oczekuję też jakby kolejnych otwarcia klapek po to, żeby móc też działać nawet na tej takiej niwie razem z mieszkańcami. W taki sposób, bo bardzo dużo zależy od też zmiany, jaką wprowadzimy w mieszkańcach. Niech oni też tą władzę sprawdzają. Uważam, że jakby my nie możemy teraz, to my się znamy, jesteśmy kolegami, więc my teraz już nic. Nie, tym bardziej. Bo jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to fajnie, jeżeli my czy inni mieszkańcy, których porwiemy też do tego, żeby byli watchdogami, żebyśmy to punktowali, sprawdzali, żebyśmy pytali. Euforia z wygranej trwała w noc wyborczą może ze 2 godziny, a potem to było, powiem pod ręką, że my czuliśmy, że teraz patrzy na nas nie tylko Gorzów i nie tylko Gorzów ma oczekiwania, ale też cała Polska. No i to jest duża odpowiedzialność, ale też też nie można powiedzieć, ojej, no tak, my wszystko, ja bym miała takie marzenie, żeby pokazać, że to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, czyli to, że politycy robią politykę, a nie miasto, że to można zmienić. I tą zmianę mogą zrobić po prostu ludzie.
miałabym takie marzenie, żeby pokazać, że jest nowa jakość życia politycznego, że można wprowadzić nową jakość, że polityka nie musi polegać na tym, że wydzieramy sobie nawzajem swoje jakieś tam każdy własne interesy. Tylko, że naprawdę jest cel dobre, fajne miasto. Żeby to zaistniało, muszą też być mieszkańcy, którzy wiedzą, co potrafią, wiedzą, co mogą, potrafią to robić i są aktywnymi partnerami w tworzeniu tego miasta.